Witajcie na tutorialu z wsparcia tarczy antykryzysowej. Wchodzimy na stronę gov.pl, następnie zakładka przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa. Na tej stronie znajdziecie wszystkie pomoce podzielone na wielkość firmy. I tutaj na przykład mikrofirma ma zwolnienie ze składek ZUS, czasowe wygaśnięcie umów najmu, dłuższy czas na składanie zawiadomienia oraz wszystkie inne pomoce. Tutaj jest część właśnie dla małych firm, średnich firm i dla dużych firm. Dla osób także z umową o pracę, twórców i artystów i innych, musicie po prostu znaleźć tę, która Was dotyczy. Ze względu na to, że większość usługodawców z branży ślubnej to przede wszystkim mikrofirmy, zajmiemy się głównie omawianiem tych konkretnych pomocy właśnie z tej kategorii. Skupimy się oczywiście na pomocy z ZUS, mikropożyczce, świadczeniu postojowym i świadczeniu w związku ze spadkiem obrotów dla samozatrudnionych. I oczywiście tutaj w tej kwestii możemy skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące. I warto tu dopowiedzieć, że nie jest to odroczenie, a zawieszenie składek na 3 miesiące. Klikamy oczywiście w tę ikonkę. Złożyć wniosek w sprawie zwolnienia składek można na dwa sposoby. Pierwszy to przez platformę PUE ZUS i profil zaufany, a druga opcja, którą ja tutaj Wam zademonstruję, to opcja złożenia wniosku w wersji papierowej, którą możecie dostarczyć osobiście do ZUS, do specjalnej skrzynki lub po prostu wysłać pocztą. Oczywiście złożenie tego w wersji online jest dużo prostsze, bo wtedy klikamy w opcję tutaj złóż wniosek i od razu nas kieruje tutaj na profil zaufany, gdzie możemy tak naprawdę zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek. My oczywiście będziemy robić to ręcznie, dlatego logujemy się na stronę ZUS.pl i tutaj wchodzimy od razu w tarczę antykryzysową wsparcie dla ZUS. Przechodzimy niżej. Zatrzymujemy się w miejscu, w jaki sposób można ubiegać się o wsparcie z ZUS. I mamy tutaj wniosek RDZ, wniosek o zwolnienie z opłacania składek. RSPC, wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych. RSPD, wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność. I RDU, wniosek o ulgę o opłacaniu składek. Jest to odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. I tutaj właśnie macie Państwo informację, że wszystkie wnioski są dostępne online. Można je złożyć drogą elektroniczną, przez PUE, za pośrednictwem poczty lub po prostu osobiście w placówce ZUS. Ja oczywiście będę wypełniać to ręcznie, więc klikam w opcję RDZ wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności. I tutaj od razu wyświetla nam się wniosek, który jest taki dość intuicyjny i jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 osób, wówczas w bloku drugim wypełnij punkt pierwszy i czwarty. Natomiast jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie, w bloku drugim wypełnij punkt drugi i punkt czwarty. Następnie przechodzicie do wypełnienia wniosku Waszymi danymi osobowymi, jak na przykład imię i nazwisko, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej. Warto myślę tutaj też wspomnieć o tym, że jeśli macie konto na PUE, no to wtedy nie musicie takich danych wypełniać, zaczytają Wam się one po prostu z automatu i jest to zdecydowanie prostsze. W tym momencie przejdziemy do treści wniosku, który też pojawia się bezpośrednio do zaznaczenia na PUE, a mianowicie jeśli jesteś osobą, która chce złożyć za osobę ubezpieczone, zaznaczasz to okienko i te trzy tutaj. Natomiast jeśli jesteś przedsiębiorcą, który odprowadza składki tylko i wyłącznie za siebie, wówczas zaznaczasz punkt drugi i tutaj te trzy kwadraty. W tym miejscu jest też obowiązek zaznaczenia wysokości Twojego dochodu, który nie może być wyższy niż 15 681 zł brutto.
Oczywiście też nie możemy zapomnieć o punkcie 4.1, gdzie zaznaczamy PKD, które znajdziecie bezpośrednio w CIDG. Pamiętajmy także o punkcie 4.2, gdzie zaznaczamy tak, nie lub nie dotyczy w przypadku spółki akcyjnej, w przypadku spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej tak, nie dotyczy, czy przedmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym. Następnie zaznaczamy, czy otrzymaliśmy już jakąkolwiek pomoc. Tak, nie. Jeśli tak, no to jaka była wartość, data jej otrzymania i rodzaj i formę, nazwę podmiotu udzielającego pomocy, datę i podpis osoby, która składa wniosek. To jest oczywiście dobry czas na to, aby po prostu wydrukować ten wniosek i w tym momencie, jeśli oczywiście nie macie możliwości składania tego przez profil zaufany bądź też przez PUE, no to wtedy wysyłacie to na przykład za pośrednictwem poczty albo po prostu dostarczacie bezpośrednio do placówki ZUS, gdzie wkładacie w specjalne miejsce, które dotyczy pomocy z tarczy antykryzysowej. Tak jak też mówiłam wcześniej, oczywiście opcja przez PUE ZUS jest zdecydowanie szybsza, dlatego że macie tam po prostu wypełnioną już sporą część wniosku, ale także oczywiście no, w tej sytuacji jest na pewno dla Was najbardziej bezpieczna, gdyż macie pewność online po prostu, że ten wniosek został bezpośrednio dostarczony do odpowiedniego organu. Wracamy w tym momencie do zakładki ZUS i tutaj wniosek RSPC, wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych. No i tutaj w tym przypadku ten wniosek wygląda bardzo podobnie jak do poprzedniego. Wypełniamy go dużymi literami, zaznaczamy X. Należy pamiętać, że wypełniamy również to długopisem, nie ołówkiem. W pierwszym punkcie wpisujemy przede wszystkim dane zlecającego. Następnie przechodzimy do drugiego punktu, który również wypełniamy i są to dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Wpisujemy również jej konto bankowe. W trzecim punkcie zawieramy informacje o umowie cywilnoprawnej. Jest tu m.in. data zawarcia umowy, rodzaj umowy i okres, na jaki została ta osoba zatrudniona. Oczywiście do wniosku też dołączamy kopię umowy takiej cywilnoprawnej. W czwartym punkcie macie informacje o przychodzie z umowy, gdzie wpisujecie przychód, a także oświadczenia, gdzie wpisujecie kwotę takiego przychodu, podpisujecie datę i wpisujecie swoje imię i nazwisko. Wracamy oczywiście w tym momencie do zakładki głównej ZUS i w tym momencie zajmiemy się wprowadzaniem wniosku RSPD, wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą. I tutaj oczywiście sprawa ma się bardzo podobnie do poprzedniego wniosku. Wypełniamy wielkimi literami X, niebieski lub czarny długopis. Wypełniamy pełnymi swoimi danymi. Oczywiście jeśli posiadacie tutaj platformę PUE, no to są one zaczytane automatycznie. A jeśli nie, no to wtedy wypełniacie ten wniosek i po prostu zanosicie go bezpośrednio do ZUS-u. Punkt drugi to forma opodatkowania w roku 2020. Punkt trzeci to z kolei wysokość przychodów. Przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jest to ważne do obliczenia kwoty spadków obrotu, który musi być co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Nie może być też od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyższy z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS. Oczywiście podpisujemy się czytelnie. W punkcie czwartym wypełniamy tylko, jeśli oczywiście zawieszono działalność gospodarczą po 31 stycznia. Podpisujemy także się czytelnie, wypełniamy oświadczenia i w tym momencie się podpisujemy. Przechodzimy oczywiście ponownie do głównej strony ZUS i tutaj zaznaczamy wniosek RDU, wniosek o ulgę w opłacaniu składek, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. I otwiera nam się tutaj wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej. Tutaj wpisujemy standardowo dane wnioskodawcy.
i od razu też przechodzimy do treści wniosku, z tego względu, że no tutaj macie możliwość odroczenia terminu płatności składek i wpisujecie za jaki okres, bądź po prostu rozłożenie na raty należności i tutaj też wpisujecie już konkretnie dany okres. Należy też wpisać uzasadnienie wniosku i wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na Twoją obecną sytuację finansową i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Oczywiście też wpisujemy prawidłową datę, podpisujemy się czytelnie imieniem i nazwiskiem.